13. Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej to konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych, specjalnych oraz placówek pozaszkolnych. 7 czerwca odbyła się gala laureatów festiwalu w Raciborskim Centrum Kultury. Nie od dziś wiadomo, że powiat raciborski to prawdziwa kopalnia talentów i po raz kolejny można było się o tym przekonać podczas koncertu laureatów 13. Powiatowego Festiwalu Twórczości Artystycznej. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu we współpracy z Raciborskim Centrum Kultury był gospodarzem gali laureatów 13. Powiatowego Festiwalu Twórczości Artystycznej, który odbył się pod honorowym patronatem starosty raciborskiego Grzegorza Swobody. Inicjatywa jest na pewno po stronie organizatorów tutaj Młodzieżowego Domu Kultury, jak również instytucji, z którymi współpracuję w poszczególnych gminach, a najważniejsze to jest fakt, że dzieci i młodzież jest objęta możliwością skorzystania z tej oferty z całego powiatu. No nie sposób tego nie wspierać standardowo. Wspieramy poprzez nie tylko kwestię związaną z zabezpieczeniem planu finansowego, czasami może prozaiczna, ale niezwykle istotna rzecz, ale druga rzecz, kwestia patronatu starosty i możliwości takich organizacyjnych wsparcia w postaci dodatkowych źródeł. Przede wszystkim bardzo fajna inicjatywa. Forma festiwalu bazowała na 5 kategoriach. Poza Raciborskim i Młodzieżowym Domem Kultury w Raciborzu organizacją zajęły się również ośrodki spoza naszego miasta. Dziś grande finale 5 konkursów. Zaczęliśmy tutaj i kończymy tutaj, ponieważ zaczęliśmy od konkursu tańca w Raciborskim Centrum Kultury, potem przegląd teatralny w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, potem 2 dni w Młodzieżowym Domu Kultury, ponieważ było tylu wokalistów, że musieliśmy nasze zmagania wokalne rozłożyć na 2 dni. W międzyczasie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy, a finał, że tak powiem, konkursowy odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kornowacu, w Domu Kultury w Kobyli. Tam się odbył konkurs recytatorski. Tegoroczna edycja zgromadziła wielu uczestników prezentujących swoje talenty artystyczne. Blisko 400 młodych wykonawców z całego powiatu raciborskiego. Myślę, że inicjatywa godna wszelkiej uwagi i przede wszystkim bardzo barwna, bardzo artystyczna. Naprawdę wiele młodych talentów się tutaj nam objawiło i myślę, że każde jury, które zasiadło w tych 5 konkursach, miało nie lada gratkę, żeby wyłonić tych najlepszych naszych artystów raciborskich i powiatowych. Podczas gali laureatów zaprezentowali się najlepsi w naszym powiecie w swoich kategoriach konkursowych. Dzisiaj na scenie zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców. W każdej kategorii niemalże nie ma teatru, ponieważ te grupy teatralne trudno zebrać w dobie wycieczek szkolnych i różnych innych eventów, ale będziemy mieć i muzykę, i plastykę. Prace plastyczne są wszystkie wyłonione tam na foyer Raciborskiego Centrum Kultury, a na scenie również się zaprezentują recytatorzy, których wskazało jury do swoich prezentacji, a także dużo pięknych piosenek i tańców. Po wszystkich występach ogłoszeni i nagrodzeni zostali zwycięzcy wszystkich kategorii.